Nie były to imponujące zbiory, ale nie o to chodziło. Sobotnie chmielobranie miało wymiar symboliczny. Pierwsza szyszka została zerwana, a na prawdziwe zbiory trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Nie ma plonów, nie? Ale plonów też nie mogło być, bo to jest posadzone w maju tego roku. I tak ze sporym opóźnieniem, ale jak pamiętacie, trudno mówić o tym, o tej wiośnie, że ona była normalna, bo przez zimę mieliśmy jeszcze, w październiku to był trudny okres. Byłem dzisiaj na targu, grzybów nie ma, nikt tego nie rozumie, co się dzieje. Także ja jestem szczęśliwy, że niektóre tutaj, tak jak ta za nami, czy tamta, nawet do 3 metrów wyrosły, to jest chyba fajnie. To znaczy, że chyba ten iskrzyczym tutaj zaiskrzył i chyba to będzie dobre miejsce na to, żebyśmy za rok, a na pewno za dwa zebrali wystarczającą ilość plonów, żeby zrobić tą naszą umowną warkę i na jesień świeżo nachmielić i cieszyć się tym wtedy chyba trunkiem o najlepszych parametrach. No właśnie, bo tutaj wszyscy pytają, czy będzie to dębowieckie piwo, bo tych szyszek na razie niewiele, ale mamy obiecane. Będzie, na pewno będzie. Oczywiście zrobimy konkurs na nazwę, bo nie chciałbym tutaj wpaść w klincz geografii. Iskrzyczyńskie. Iskrzyczyńskie, dobrze. Na pewno znajdziemy jakieś rozwiązanie, ale będzie na pewno i w tej kwestii nie zawiedziemy na pewno. Chmielobranie to będzie impreza cykliczna, bo rozumiem, że no, zostaniecie już tutaj w gminie Dębowiec. Zostaniemy w Iskrzyczynie, zostaniemy w gminie Dębowiec. Jest to dla nas, dla miasta Cieszyn, samego miasta, najbliższa chyba. My jesteśmy otoczeni przez gminy rolnicze, ale Dębowiec akurat i to miejsce w Iskrzyczynie od Michała, akurat tak, los tak chciał. Nie? Akurat rozmawiałem z panem wójtem i rzuciłem od niechcenia taki pomysł i on złapał. Bardzo nam pomógł. Ja bardzo jestem wdzięczny Michałowi, właścicielowi terenu, jego siostrze, Tomkowi, wójtowi, całej ekipie, która nas tutaj wspiera. Jak mówię, na dzisiaj wszystkie moje doświadczenia są naprawdę bardzo pozytywne. W chmielobraniu wziął udział właściciel browaru zamkowego Cieszyn Adam Leda, a także wójt gminy Dębowiec Tomasz Branny oraz burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz. Każda ta roślina jednak co roku będzie potrzebowała coraz więcej energii, coraz więcej elementów, żeby później browar Cieszyn mógł skorzystać z pyłku, który znajduje się w każdej tej szyszce i będzie powodował, że goryczka, którą będziemy wyczuwali w noszaku bądź innych rodzajach piwa, będzie pochodziła z naszej gminy. No to właśnie, to też tak promocyjnie tutaj dla gminy Dębowiec, właśnie to, że jest tutaj ta plantacja chmielu. Myślę, że jest to dla nas wielki zaszczyt, że szefostwo browaru zdecydowało się na plantację właśnie tutaj u nas. Dla naszej najmniejszej miejscowości powiatu cieszyńskiego jest to wielka promocja. Podczas chmielobrania nie zabrakło również wydarzeń towarzyszących, takich jak konkursy, pokaz retrotraktorów czy animacje dla najmłodszych. Wydarzenie pod hasłem Chmielobranie ma na stałe zagościć w gminie Dębowiec. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.